Ta rzecz dotycząca dzietności opublikowana została w raporcie CIA, to są amerykańskie dane. Nie są to dobre informacje, prawda? Ta bardzo niska. To mnie zadziwia, bo Polska to dzietność Polska ma na 1,40, tak. To mamy już od dłuższego czasu. Korea ma 1,10. A ta Korea mnie zadziwia, bo jak byłem w Korei, wydawało mi się, że tam jest sporo dzieci. Ale może to złudzenie po prostu. Może ich po prostu jest dużo, tak ogólnie. Dlatego człowiek tak patrzy. O tych danych pewnie będą dzisiaj rozpisywać się media. Proszę śledzić. Śledzić także nas na polskieradio24.pl, bo rozmowy poranka, które właśnie startują, tam są dostępne w wersji wideo. 9 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, pierwszym gościem poranka jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli jeszcze jest pan na stanowisku i cały rząd działa, bo pan Tomasz Trela, poseł Lewicy, wezwał rząd do natychmiastowej dymisji i zorganizowania natychmiastowych wyborów. Czyli nie posłuchaliście państwo pana posła Treli. No to są rytuały, które posłowie opozycji czy z Platformy, czy z Lewicy wygłaszają już od 7 lat. Rząd jest stabilny. Serwowanie dzisiaj Polakom wyborów byłoby wielką nieodpowiedzialnością ze względu na to, na sytuację, jaką mamy za wschodnią polską granicą, wojną. Musimy dobrze sobie z tym kryzysem radzić i mój rząd dobrze sobie z tym kryzysem radzi. Wzmacnia pozycję międzynarodową Polski, pomaga Ukrainie tak, jak należy. Mobilizuje opinię publiczną Zachodu i państwa Zachodu do twardej postawy wobec Rosji i do pomagania Ukrainie. Czyli robimy to, co rząd polski powinien robić w imię dobrze rozumianego interesu narodowego. Może nie chodzi o wcześniejsze wybory, tylko o poddanie się rządu, bo Donald Tusk napisał na Twitterze: śnięte są nie tylko ryby w odrze, śnięte jest całe państwo pod rządami Kaczyńskiego. PiS jest jak rtęć. Rtęć się kojarzy z taką dość mocną trucizną. Się zastanawiam, czy bardziej działa na tych, którzy ją wykorzystują, no bo jej fizycznie tam nie ma w tych wodach w takim sensie, że mogłaby być przyczyną śnięcia tych ryb, więc może tu nie chodzi o wybory, tylko o to, żeby doprowadzić do jakiegoś przesilenia na ulicy, korzystając z tej rtęci jako takiego straszaka, że o proszę, nie tylko nam tu źle rządzą, ale także grożą naszemu życiu i zdrowiu. Wie pan co, mi ręce opadają, jak słucham tych bonmotów Donalda Tuska, któremu się wydaje, że jest dowcipny i że wywołuje jakiś rechot z powodu tego typu tekstów. Natomiast ja mam niestety bardzo może nieadekwatne, a nie do końca adekwatne, ale bardzo złe skojarzenia. No, porównywanie jakichś ludzi, jakichś środowisk do trucizny mi się kojarzy z porównywaniem Żydów w czasie II wojny światowej do roznosicieli zarazków i tyfusu. Naprawdę, dehumanizowanie kogokolwiek, nawet największego wroga politycznego, to jest bardzo zła metoda uprawiania polityki, ale widać, że Donald Tusk się przyzwyczaił do tego, że zwycięża się rzekomo tylko wzmaganiem emocji, bez żadnego pokazywania pozytywnego programu, bo przecież tego w jego wypowiedziach nie widzimy, w jego wystąpieniach licznych nie widzimy żadnego pozytywnego programu dla Polaków, tylko i wyłącznie anty-PiS i wzmaganie emocji z byle pretekstu, nawet z takiego pretekstu jak ta katastrofa w rzece Odrze, której przyczyn i źródeł jeszcze do końca na 100% nie jesteśmy pewni, z czego one wynikają, czy z powodów naturalnych, czy z powodu zamierzonego działania. A nawet takie rzeczy się wykorzystuje, żeby albo się wyzłośliwiać, albo właśnie żądać dymisji, albo obciążać rząd z powodu tego, że coś takiego się wydarzyło. No wygrał wybory w 2007 i 2011 tą metodą, właśnie wzmagając emocje antypisowskie, ale mam nadzieję, że po raz kolejny wyłącznie tą metodą wyborów mu się nie uda wygrać i mam nadzieję, że w ogóle mu się nie uda wygrać, bo przywództwo polityczne nad Polską w rękach takiego człowieka, w sytuacji takiej, jaką mamy, geopolitycznej, byłoby katastrofą dla Polski. Może Donald Tusk nie wie, że w znanych mu przecież Niemczech w 2014 roku była podobna katastrofa na Łabie, wielkiej niemieckiej rzece. Tam wyłowiono ponad 100 ton
martwych ryb i też one tak sobie pływały jak na Odrze i do dziś nie ustalono przyczyny tego. No bo tak jak w wypadku Odry, nie wiadomo, czy to jest bieg czynników w cudzysłowie naturalnych, czy takich, które skumulowane dopiero powodują taki efekt, jaki widzimy, to wcale nie musi być zatrucie. Tak trochę jak z tą rtęcią, której nie ma. No, wygląda na to, że politycy opozycji rzucili się na tę rtęć jako taki znak tego, że można przy pomocy tej rtęci obalić rząd. A co jeśli się okaże, że nie ma takiej konkretnej przyczyny? Skoro Niemcy przez 8 lat nie ustalili przyczyny zatrucia Łaby, to całkiem realne, że my też będziemy mieli z tym kłopot. To będą czekać na kolejne jakieś wydarzenie nadzwyczajne, niespodziewane, żeby wykorzystywać do atakowania rządu, do próby obalania rządu. Każdy pretekst jest dobry. Niestety to robią od 7 lat i tak będą robić dalej. Wykorzystywali pandemię do wzmagania emocji przeciwko rządowi, mimo że sobie stosunkowo dobrze z tym problemem radziliśmy, jeśli chodzi o pomoc konkretnym ludziom, Polakom, chorym. I jeśli chodzi o tempo dostarczania szczepionek, organizowania całej tej akcji szczepień. Wykorzystują również wojnę, przecież ta ich retoryka na początku wojny, ciągle atakująca, że za słabo, że za mało, że jakiś rzekomo rząd prorosyjski czy proputinowski w Polsce. Kompletne absurdy w sytuacji, kiedy pamiętamy, jak rząd Donalda Tuska w relacjach z Rosją się zachowywał, jakie błędy popełniał. No każdy pretekst po prostu jest dobry i ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że cokolwiek się nawet niespodziewanego w życiu publicznym się wydarzy, będzie wykorzystywane instrumentalnie przeciwko rządowi. Czy te dymisje, które nastąpiły, czyli szefa Wód Polskich i Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka, a szef Wód Polskich to Przemysław Daca, nie były przedwczesne, bo może nie są to tak jednoznaczne sprawy, jeśli chodzi o przyczyny tej katastrofy, czy te zaniechania, które były formalnym powodem dymisji, są na tyle udowodnione, że ta decyzja była konieczna i potrzebna? Taka decyzja została podjęta i z uzasadnieniem raczej takim, niezależnie od przyczyn tej katastrofy na rzece Odrze, uzasadnieniem było, i tutaj no już odpowiedni ministrowie czy też premier wiedzą na ten temat więcej, było to, że no, były zarzuty po prostu, że za późno zaczęto działać, że za późno wymieniać informacje, za późno koordynować działania. I to był powód tych dymisji, a nie to, że już wiemy, z jakiego powodu jest ta katastrofa ekologiczna i kto za to odpowiada. Ale opozycja na przykład mówi, że dzięki temu, że 13 sierpnia Donald Tusk spotkał się z samorządowcami w Szczecinie, tam była między innymi marszałek województwa lubuskiego, Elżbieta Polak, która mu o tej rtęci opowiedziała i że dopiero wtedy ruszyła jakaś pomoc, a okazuje się, że sam wojewoda zachodniopomorski zwołał taki szczyt dzień wcześniej, a samorządowcy niektórzy się na nim nie pojawili, więc nie trzeba było mobilizować wojewodów czy szefów odpowiednich instytucji, żeby zaczęli działać, bo na przykład w Szczecinie wodę zaczęto badać 5 sierpnia, a ryby martwe dopłynęły tam dopiero 11 sierpnia. Może nie było tak źle aż z tymi działaniami. Ja zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo bardzo często w Polsce mamy takie dziwne wyobrażenie, że jest rząd i to jest jedyna władza publiczna w Polsce. Nie, władza publiczna jest w Polsce rozproszona. Poza rządem są samorządy i to trzech aż szczebli i one mają istotny kawałek władzy w różnych dziedzinach dotyczących również ekologii, odpadów, śmieci także i również odpowiedzialności za poszczególne zakłady, szpitale, które no, różne rzeczy wyrzucają na zewnątrz, że tak powiem. I otóż ja nie słyszałem, żeby były jakieś próby sprawdzenia, czy i w jaki sposób działały odpowiednie służby marszałków województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, które są w rękach Platformy Obywatelskiej, albo poszczególnych starostów, albo poszczególnych prezydentów miast, które też są związane z Platformą Obywatelską. Ja tutaj żadnych rozliczeń nie widziałem, nie słyszałem, żeby ktokolwiek w ogóle się dopytywał, a jakie wy działania podjęliście w tej sprawie, kiedy doszła do was informacja, że
że na Odrze dzieje się coś niepokojącego. My działamy, nasze służby państwowe działają, wojewodowie działają. Decyzje personalne również zostały podjęte, ale po drugiej stronie, gdzie też jest władza i to spory kawałek władzy, żadnych decyzji ani o żadnych działaniach nie słyszałem. No podpowiem, że pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i szef tamtejszych struktur Platformy na spotkaniu z wojewodą 12 sierpnia nie był obecny, a na spotkaniu z Donaldem Tuskiem 13 sierpnia był obecny, a potem miał pretensje, że rząd w tej sprawie nic nie robi. Jeszcze chciałem pana zapytać o jedną rzecz. Ruszyły prace na placu Piłsudskiego w związku z Pałacem Saskim, z odbudową. Czy tam będą prowadzone najpierw prace archeologiczne, bo już kiedyś były prowadzone i tam udokumentowano różne rzeczy. Czy jeszcze jest taka potrzeba, czy to już będzie ta właściwa budowa? Tak, ja przypomnę, że za prezydentury w Warszawie Lecha Kaczyńskiego była dyskusja o tym, czy odbudowywać Pałac Saski. W związku z tym rozkopano rzeczywiście ten teren, badania archeologiczne przeprowadzono, odkryto bardzo dobrze zachowane w wielu fragmentach fundamenty tego pałacu, no ale jednak nie było wówczas jakiejś twardej decyzji o tym, czy ten pałac odbudowywać i schowano z powrotem w piachu te fundamenty, bo one się jednak lepiej zachowują niż pod wpływem warunków atmosferycznych właśnie w ziemi. I teraz odkryjemy je ponownie, zobaczymy, jaki jest ich stan zachowania i w jaki sposób można je wykorzystać do planu, ambitnego planu odbudowy Pałacu Saskiego, ich oryginalność po prostu, która robi wrażenie. Ale pod Pałacem Brühla czy pod kamienicami przy ulicy Królewskiej żadnych badań od 1945 roku nie prowadzono, a ten teren również tymi badaniami będzie objęty. Więc spodziewam się, że odkryjemy ciekawe rzeczy, że będziemy mieli sporo artefaktów do pokazania wydobytych stamtąd. No i po roku mniej więcej takich badań archeologicznych zacznie się realna odbudowa Pałacu Saskiego i tych dwóch dodatkowych pierzei, tak żeby do 30 roku całość skończyć. Będziemy mieli w tym miejscu Warszawy taki wygląd, jaki był przed 1939 rokiem, a nie taki, jaki nam zostawili Niemcy, systematycznie te budynki wyburzając, mimo że nawet one przetrwały w dużej części powstanie warszawskie. No właśnie, więc jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać. W związku z, w Niemczech są takie pomysły, żeby może współfinansować odbudowę Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, że to byłby taki zastępczy krok zamiast reparacji. Proszę, my tu mamy dobrą wolę. Czy powinniśmy korzystać z takich rozwiązań, jeśli by to miało być zamiast? Niemcy lubią takie właśnie próby załatwiania ważnych spraw gestami symbolicznymi o charakterze moralnym i być może chcieliby sprawy reparacji wojennych właśnie w taki sposób załatwić, ale to jest sprawa o wiele poważniejsza, te reparacje wojenne, sprawa niezałatwiona w stosunkach bilateralnych między Niemcami a Polską. I w ten sposób tej sprawy stawiać nie będziemy. To jest poważna sprawa, którą poznamy 1 września w raporcie, który będzie ogłoszony i będziemy w stosunkach bilateralnych jednak stawiać sprawę reparacji na poważnie, a nie w sposób tylko i wyłącznie symboliczny. Budowa, odbudowa Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej będzie się odbywać na podstawie funduszy, którymi dysponuje państwo polskie. Poradzimy sobie z tym, a nie będziemy opierać się czy załatwiać sprawy reparacji jakimś takim symbolicznym gestem ze strony Niemiec. Bardzo dziękuję. Pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia życzę. Przegląd prasy. No i zaglądamy do gazet. Oczywiście Odra i zatruta rzeka, ale także politycznie dzisiaj dominuje w gazetach. To już kolejny dzień, kiedy doniesienia o zatrutej rzece są na pierwszych stronach. I mamy tak, rzeki trute na potęgę to Rzeczpospolita, która przyjrzała się nie tylko Odrze. Jest też o tym, że dowody poszły z dymem to Wyborcza i o tym, że marszałek z Platformy do dymisji to Gazeta Polska Codziennie. A te dowody, które poszły z dymem, to martwe ryby, które powinny przeżyć. Znaczy przeżyć jako trupy i być dowodem w sprawie, tak, że no może to trochę przesada. Mnie te bardziej alarmowe informacje gospodarcze o tym spadku
wzrostu PKB, spadek wzrostu, to tak dziwnie brzmi, ale w gruncie rzeczy o to chodzi, no bo jak się spada z 8% na ponad 5 w dalszym ciągu, to to jest relatywne. Tu jest dość wiarygodna interpretacja Ignacego Morawskiego, głównego ekonomistę Pulsu Biznesu, w Pulsie Biznesu właśnie, które przypisuje to pozbywaniu się zapasów przez polskie firmy, że wskutek pandemii i tego, co potem następowało, firmy miały bardzo duże zapasy, ale nie mogą tych zapasów mieć cały czas, bo to działa przeciwko nim, więc się ich pozbyły i to jakby wpłynęło na to, że nie produkowały w tym czasie, no bo musiały uporać się z tym, co już było w magazynach. I to jest jakieś wyjaśnienie. No a poza tym, jeśli się tak wysoko ten wzrost był od 2021 roku do pierwszego kwartału roku 2022 tak intensywny, no to taki skok negatywny może się zdarzyć. W dzienniku, gazecie prawnej właśnie to są jest... Taki raport jest z mapką. Tak, pokazane z mapką, z wykresami, jak to wygląda. No są kraje, żeby już tu rzetelnym być, są kraje, którym urosło mimo wszystko. Na przykład Rumunia ma wskaźnik 2,1, ale eurostrefa, eurozona, jak niektórzy mówią. Szwecji urosło. Natomiast kraje strefy euro, te główne kraje, czyli Francja, Niemcy, Austria, no akurat do nich jeszcze tutaj Czechy też zostały dołączone, to tam jest blisko zero. No w Niemczech jest 0,0 dokładnie. Spadki są w Portugalii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce. Tak, to Rzeczpospolitej... Ale 5,3 to ciągle jest dobry wynik. No. Bardzo dobry. Nie czarujmy to się. To jest wzrost jednak, jakby na to nie patrzeć. Bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że cały czas musi to rosnąć. Po tym załamaniu covidowym, właśnie, tu znalazłem w Rzeczpospolitej rzecz, która no jest i ciekawostką, i budzi pewne problemy moralne. Ukraińskie Lazurowe Wybrzeże. To Rzeczpospolita. Część biznesmenów i polityków schroniła się przed wojną w swoich zagranicznych posiadłościach i na jachtach, i szczególnie w okolicach Nicei czy w Monako sobie jest pełno samochodów tych najlepszych marek na ukraińskich rejestracjach i one stoją przed posiadłościami należącymi do tychże ukraińskich miliarderów nawet. I gazeta ukraińska Ukraińska Prawda poszła śladem tych samochodów. Batalion Monako, tak? Tak, z rejestracjami. Tam sobie wypatrzyli na przykład jacht Konstantyna Żewago, właściciela górniczego koncernu Ferexpo, który sobie akurat dopłynął. Tam 2,4 miliarda dolarów majątek jego się liczy i tam następnie udał się do domu. Wypatrzyli braci Surkisów. Jeden z braci Surkisów miał pewne zasługi w załatwieniu mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie, bo to są osoby związane z piłką nożną. Jeden był w Federacji Ukraińskiej, a drugi współwłaściciel i szef Dynama Kijów, dobrze mówię? Czy może czegoś... Szachta? No, nie, chyba Dynama Kijów jednak. Dmitry Firtasz jeszcze też był ścigany nad Dnieprem. Bo tam są też ludzie, którzy są właśnie na Ukrainie ścigani tak. Jako przedstawicieli tej partii Wiktora Janukowycza, który zbiegł do Rosji. To tak, która się nazywa Opozycyjna Platforma za Życie, więc oni tam sobie się ukrywają, no bywają w kasynie, między innymi Wiktor Pińczuk, który jest znany z tego, że finansował doradztwo naszego byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc pewno Ukraińcy nie patrzą na to życzliwym okiem, skoro Ukraińska Prawda to ujawniła i to cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem. No, to dodajmy, że w Polsce też są takie przykłady. To oczywiście chodzi trochę już jak legenda miejska, ale są hotele w Warszawie, dosyć luksusowe i dobre, w których uciekający Ukraińcy wynajmują całe piętro. I nie jest to jakiś batalion Ukraińców, tylko na przykład jedna rodzina albo jedno małżeństwo, które wynajmuje całe piętro hotelu. No tak. Miejmy świadomość tego, że tamtych oligarchów było sporo. I ludzi żyjących na takim bardzo wysokim poziomie. Poziomie, który u nas no, nie jest powszechny. Gdzieś widziałem, ale taki tekst, nie wiem czy to było w Gazecie Wyborczej, czy w Dzienniku Gazecie Prawnej, o tym jak Niemcy sobie radzą z zabezpieczeniem się przed zimą, w imporcie surowców energetycznych i radzą sobie całkiem dobrze. Wchodzą nawet na rynek zakupów gazu, trochę nam utrudniając te zakupy i ograniczyli zużycie gazu już nawet o 20-22% zamiast tego oczekiwanego 15%. I to był nasz przegląd prasy. Reklama. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Po reklamie. To jest poranek Polskiego Radia 24. Za moment kolejni goście. Warto być blisko polskieradio24.pl albo na naszym kanale na YouTubie. Też to można śledzić. Tymczasem 7:30 na zegarach. Dorota Wojtalczyk, informacje dnia. Na Odrze rozpoczyna się oczyszczanie rzeki zaśniętych ryb, które zatrzymały się w zaroślach. W akcji wezmą udział strażacy, żołnierze obrony terytorialnej, wędkarze i służby miejskie. Rozkładające się ryby stwarzają zagrożenie dla środowiska. Dlatego, jak mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, operacja będzie prowadzona do czasu, aż wszystkie skutki klęski będą usunięte. Będziemy cały czas oczyszczać rzekę, czy to chodzi o zachodnią, czy o wschodnią Odrę, czy jeżeli chodzi o kanały w Międzyrzeczu. No bo im więcej tego materiału biologicznego, tych snących ryb, wszystkich innych istot, które nie przetrwały, no, należy je wyciągać, więc będziemy to robić. Dzisiaj zapadnie też decyzja o przedłużeniu zakazu korzystania z Odry wraz z wodami Zalewu Szczecińskiego. Jak zapowiada wojewoda Bogucki, prewencyjnie zakaz będzie obowiązywał zapewne do poniedziałku. O dopuszczenie Międzynarodowej Komisji do Zaporowskiej Elektrowni Atomowej apeluje do Rosji sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg wzywa też Rosjan do wycofania się z jej obszaru. Zajęcie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej przez Rosjan stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Podnosi ryzyko atomowego wypadku, stwarza zagrożenie dla mieszkańców Ukrainy, krajów ościennych i społeczności międzynarodowej. Należy niezwłocznie zezwolić na inspekcję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i doprowadzić do wycofania stamtąd wojsk rosyjskich. Obawy przed katastrofą nuklearną skłoniły w ubiegłym tygodniu Radę Bezpieczeństwa ONZ-u do zwołania specjalnego posiedzenia. Ukraina domaga się stworzenia strefy zdemilitaryzowanej wokół elektrowni. Ponad 1500 dzieci może otrzymać pomoc dzięki Polskiemu Funduszowi Pomocy Ukraińskim Sierotom i Kobietom uwolnionym z niewoli.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radia 24 i 24,5 minuty do godziny 8 pozostało. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, witam w naszym programie i w naszym radiu pana Czesława Mroczka, polityka Platformy Obywatelskiej z Koalicji Obywatelskiej, byłego wiceministra obrony. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na początek może taki okres warunkowy, że tak powiem. Jeśli by w jakimś państwie doszło do wielkiej katastrofy na jednej z największych rzek, gdzie wyłowiono ponad 100 ton martwych ryb i przez długi czas ta rzeka miała kłopoty, to czy powinien się podać do dymisji rząd takiego państwa? To zależy, jak ten rząd reagował na tę katastrofę. Jeżeli podjął właściwe działania i ochronił maksymalnie ludność i środowisko, całe środowisko, w tym ludzi, no to znaczy, że działał prawidłowo i wtedy nie. Natomiast jeżeli nie podjął działań, tak jak było w przypadku władz polskich i zatrucia Odry, no to wtedy w sposób oczywisty mamy do czynienia z zawinieniem, i to straszliwym zawinieniem. I taki rząd nie powinien sprawować władzy, bo no po to mamy rząd, żeby w sytuacjach kryzysowych, trudnych potrafił działać. Jak pan się zapewne domyśla, mówiłem o sytuacji z Niemiec z 2014 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb w Łabie, dla Niemców rzece bardzo ważnej, i w mediach pojawiały się zarzuty i ze strony opozycji, że rząd robi za mało, ale gabinet pani Angeli Merkel do dymisji się nie podał, ani nie był wzywany do takiej dymisji. Obecnie w Niemczech mamy zatrucie jeziora Kletzbecken w berlińskiej dzielnicy Libars. Na początku roku mieliśmy zatrucie rzeki Saale w Saksonii-Anhalt na dużą skalę i też nikt nie odwołał lokalnych władz, ani Berlina, ani Saksonii-Anhalt. Czy zatem te żądania, wprawdzie pan postawił warunek, pod jakim należałoby odwołać te władze, nie jest przesadzone, i skąd wiemy, że władze nic nie zrobiły? No ale mamy do czynienia w Polsce z największą katastrofą ekologiczną dotyczącą rzek. To będzie katastrofa w skali czy w przestrzeni dziesiątek lat największa. A pan, panie redaktorze, zastanawia się nad problemami niemieckimi. Przecież cała nasza uwaga powinna być skoncentrowana nad współmiernością żądań. Cała nasza uwaga powinna być skoncentrowana na tym, jak w sposób maksymalny uratować to, co jeszcze uratować z punktu widzenia środowiska związanego z rzeką Odrą uda. I jeżeli mówię o tym, że nie mieliśmy właściwego działania, to niech pan sobie przypomni, panie redaktorze i szanowni państwo, reakcję przedstawicieli, najważniejszych w sumie przedstawicieli rządu w tej sprawie z ubiegłego tygodnia. W środę szef specjalnie powołanej przez rząd PiS-u instytucji Wody Polskie, która miała rozwiązywać idealnie wszystkie, najlepiej na świecie, wszystkie problemy związane z gospodarką wodną, szef tej instytucji mówił, że w ogóle no mamy to jakieś pojedyncze ryby, które padły, ale w ogóle nie ma żadnego problemu. Ten sam człowiek dzień później mówił już o setkach ton wydobytych, padniętych ryb i o setkach ton to chyba nie, bo łącznie ze 120 ton wydobyliśmy. A setki to by ale, było... Ale ja mówię o szefie, prezesie Wód Polskich i jego wypowiedziach z ubiegłej środy i z ubiegłego czwartku. Jeżeli chodzi o wiceministra słynnego Witkowskiego z infrastruktury, to on w środę zachęcał wręcz matki dzieci,
do kąpieli w Odrze i sam mówił, że za chwilę się wykąpie, tylko się przebierze. A w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Narodowego, Bezpieczeństwa wysyłało komunikaty o zakazie kąpieli w Odrze, ponieważ istnieje zagrożenie dotyczące zdrowia i życia. To jest przykład działania ze środy na czwartek w ubiegłym tygodniu. To, że nie mamy do dzisiaj ustalonej przyczyny zatrucia Odry, to przecież fakt. I o tym tylko mówił. Znaczy, kwestia Odry nie jest jedynie sprawą związaną z rządem, czy sprawą związaną z opozycją. To jest nasza polska tragedia i ludzi, którzy wokół tej rzeki żyją i wszystkich, którzy tam wypoczywali, prowadzili jakąś aktywność społeczną, a w szczególności zawodową. To jest dramat nie tylko rzeki, przyrody, ludzi, również w kwestii społecznej i gospodarczej. Oczywiście trzeba, a nawet powinno się z tym zgodzić, co pan mówi. A co jeśli nie uda się wykryć takiej jednej przyczyny? Wspomniana przeze mnie katastrofa na Łabie. Do dziś nie ma odkrytych przyczyn tego. Być może to jest zbieg takich czynników, które nakładając się na siebie przy działaniu czegoś z zewnątrz powodują taki efekt i nie musiało dojść nawet do wypływu jakichś trujących substancji chemicznych z zakładów pracy, bo takie rzeczy się wcześniej zdarzały. Na przykład w takiej czeskiej rzece Dyja, dopływ Morawy, była podobna sytuacja, do dziś nie ustalono przyczyn, więc a co jeśli w Polsce będzie podobnie i nie ustali się tej jednoznacznej przyczyny, no to jak wówczas, oczywiście można powiedzieć, że to jest też efekt działalności człowieka w jakimś sensie skumulowanej, no ale wtedy trochę wali się taka koncepcja, że są konkretni odpowiedzialni i że można było temu przeciwdziałać, bo widocznie nie można było, skoro to są takie procesy długofalowe i wynikające z czynników, o których ludzie nie mają pojęcia jednak. Katastrofy, różnego rodzaju zdarzenia kryzysowe pojawiają się przecież niezależnie od... pojawiają się po prostu. Liczy się reakcja władz, osób odpowiedzialnych na takie zdarzenie kryzysowe, na katastrofę. Gdybyśmy mieli podjęte od samego początku działania zmierzające do ustalenia przyczyn, ograniczenia skutków, to przecież wszyscy mielibyśmy przekonanie, że zrobiliśmy, że razem władza, społeczeństwo zrobiliśmy w sprawie dramatu Odry wszystko, co można było. Niestety zjawisko było silniejsze od nas. Ja dzisiaj przed rozmową z panem redaktorem przeczytałem, zrobiłem przegląd prasy i okazuje się, że w ostatnich dniach podjęte działania między innymi przez Wody Polskie i inne instytucje, inspektoraty ochrony środowiska wskazują już na kilkadziesiąt czy nawet setki nielegalnych zrzutów do Odry i innych polskich rzek. No więc chodzi o takie bieżące działanie właściwe instytucji państwa, które nie dopuszczają do zatruwania rzek czy do powstawania takich katastrof. Tę pracę trzeba wykonać, odpowiadam na pana pytanie. Próbować ustalić przyczyny, a w tej chwili próbować odtwarzać życie w Odrze. Eksperci mówią, że skutki tego zatrucia Odry będą długoletnie i że odtworzenie życia w tej rzece zajmie długie, długie lata. To prawda, chociaż są też optymistyczne głosy, że już w niektórych miejscach jakby te procesy negatywne się zatrzymały i obok śniętych ryb są takie, także takie, które żyją i być może będą żyć nadal. A nie uważa pan, że było przesadą takie, no bo pan jest człowiekiem umiarkowanym i znanym z tego, że jest politykiem, który nie wypowiada bardzo radykalnych sądów, a porównanie kogoś do rtęci i do tego, że polityka polska jest zatruta, państwo jest zatrute, to nie jest przesada, tym bardziej, że tej rtęci jako głównej przyczyny śnięcia ryb
jednak nie ma. To ona się pojawiała w jakichś badaniach niemieckich jako anomalia, co wyjaśniał pani marszałek Elżbiecie Polak, pan minister Axel Vogel, a w Polsce urosła do rangi jakiegoś naczelnego straszaka. Czy ostrożniej nie powinno się formułować takich zarzutów? Opozycja w tej sprawie podjęła stanowcze działania w sytuacji, czy w czasie, na początku sierpnia, pragnę przypomnieć, kiedy już trwał ten dramat Odry wiele dni. Opozycja podjęła działania, żeby wskazać, pobudzić do działania rząd. Tak się stało. No ale panie pośle, na przykład narada słynna z Donaldem Tuskiem w Szczecinie, która miała zainicjować i pobudzić rząd do działania, była dzień po naradzie, którą zorganizował wojewoda zachodniopomorski, i on już sam wiedział, co jest do pobudzenia. 5 sierpnia zaczął badać próbki wody, więc może to nie jest takie jednoznacznie, że tylko opozycja myśli o tym, co robić. Opozycja w sposób stanowczy, kategoryczny wskazała na to, że mamy do czynienia z bardzo dramatyczną sytuacją z punktu widzenia właśnie tej katastrofy, umierania Odry. I to jest zadanie wszystkich, no całego społeczeństwa, nie tylko opozycji, ale no opozycja właśnie jest po to, żeby wskazywać to sytuację, kiedy rząd nie działa, działać no ale, powinien. Ale wymyślać czynnik, którego nie ma? Czyli ta rtęć jako główną przyczynę? To... Ale panie redaktorze, pan mówi na mój temat, za co dziękuję, że wyrażam się dosyć, znaczy, że mam te moje poglądy czy sądy są dosyć ostrożne i umiarkowane. Ja chcę powiedzieć, zrewanżować się panu. Pan dzisiaj też wyraża się dosyć oględnie i te pana sądy są podobne. Więc ja powiem tak. Jeżeli chodzi o ustalenie przyczyn zatrucia Odry, do dzisiaj nic nie wiemy. Przypuszczeń było sporo i dobrze by było, gdybyśmy wszyscy mogli w Polsce uznać, nie tylko w Polsce, ale również razem z naszym niemieckim sąsiadem, że wyniki badań, które zostały przeprowadzone, są wiarygodne i że no, na podstawie tych wyników da się powiedzieć coś na temat przyczyn tego zatrucia. Więc ja bym w tej chwili przyjął takie postępowanie. Niech działają wreszcie z maksymalnym natężeniem instytucje, państwo odpowiedzialne za ustalenie tych przyczyn, chociaż w tej chwili z uwagi na to, że woda i ryby spływają z Odry, padłe ryby spływają z Odry do Bałtyku, pewno będzie coraz trudniej ustalić, ale ta informacja, o której dzisiaj mówiłem, zapory są, ale że w ostatnich dniach ustalono tak wiele nielegalnych zrzutów ścieków do Odry, niech stanie się podstawą do działania wszystkich instytucji państwa, zaczynając od samorządu, a koncentrując się na tych specjalnych instytucjach, które powołał rząd PiS-u w zakresie ochrony środowiska, niech one wreszcie działają. No, mam wrażenie, że działają laboratoria, w tym zagraniczne, badają te próbki. Nasz czas się skończył. Pan Czesław Mroczek, poseł Koalicji Obywatelskiej z Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne.
być wygodnym pretekstem politycznym do domagania się dymisji rządu, do przedterminowych wyborów, co już się stało, co między innymi apelował poseł Lewicy, pan Tomasz Trela. Czy takie zjawisko, co do którego jeszcze nie wiemy, kto zawinił i możemy się długo nie dowiedzieć, jak wskazuje przypadek zatrucia Łaby w 2014 roku, czy śnięcia ryb w Łabie, jest wystarczającym pretekstem do domagania się radykalnej zmiany politycznej? No, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Polsce mamy do czynienia z dalekim upolitycznieniem wielu różnych sytuacji, wydarzeń, także tej, z którą mamy nadal do czynienia i każda z nich może być pretekstem. Pamiętajmy o tym, że generalnie mamy do czynienia ze sporem politycznym, bardzo ostrym sporem politycznym. I tego rodzaju sytuacja oczywiście może być wykorzystywana przez partie opozycyjne do tego, aby domagać się dymisji rządu. Sądzę, że jakby odwrócić sytuację, jakby Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, to tak samo dążyłoby przynajmniej werbalnie do tego, aby wzywać rząd do dymisji. I no, w takim świecie żyjemy. Powinien być to przede wszystkim ten spór, z którym mamy teraz do czynienia, sporem merytorycznym, a nie sporem czysto politycznym. Jakkolwiek oczywiście widzimy tutaj, że mamy do czynienia z jakby takim generalnym pytaniem dotyczącym sprawności funkcjonowania państwa i instytucji publicznych powołanych do rozwiązywania wielu różnych problemów. I tutaj oczywiście są określone zaniedbania i one są przez opozycję wykorzystywane, więc generalnie rzecz biorąc, pod uwagę ten spór, który mamy, z którym mamy do czynienia w Polsce, to każde wydarzenie, tak jak widzimy, jest jakoś dyskontowane przez opozycję i mówię, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość byłoby partią opozycyjną, sądzę, że w dużej mierze zachowywałaby się ta partia dosyć podobnie. A czy takie wypowiedzi jak pana Donalda Tuska, że państwo jest właściwie zatrute, że Prawo i Sprawiedliwość jest jak rtęć, to w sytuacji, kiedy ta partia jakby szuka poszerzenia elektoratu, to nie jest przeciwskuteczne, no bo tej rtęci nie wykryto, to trochę kompromituje kogoś, kto używa tego argumentu, że państwo naraziło obywateli na śmierć, bo dopuściło do tego, że gdzieś tam wypłynęła rtęć. Czy takie rozgrzanie polityczne, no nie w przededniu kampanii wyborczej, bo ona się wciąż toczy, ta prekampania, nie jest przeciwskuteczne i nie działa przeciw temu, kto używa takich argumentów, bo oczywiście przekonanych to i tak przekona, ale nowe osoby może odstręczyć. Znaczy generalnie rzecz biorąc, jeżeli patrzymy na polskie życie polityczne, to widzimy, że te przekazy, z którymi mamy do czynienia zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, są przekazami adresowanymi przede wszystkim do własnego elektoratu, bo one nie poszerzają tego elektoratu na tyle, aby któraś partia polityczna, no przede wszystkim jeżeli weźmiemy te dwie największe pod uwagę, czyli PiS i Platformę Obywatelską, miały znaczącą przewagę. Więc to jest przekaz adresowany przede wszystkim do elektoratu Platformy Obywatelskiej. Nie sądzę, że można dzięki tego rodzaju wypowiedziom poszerzyć znacząco ten elektorat. Być może częściowo tak, no przede wszystkim jeżeli byśmy wzięli te osoby, które gdzieś tam mieszkają wokół Odry, to być może one no tutaj mogą być w jakiejś mierze pewnymi takimi słowami przekonane. Natomiast generalnie rzecz biorąc, te elektoraty się dzięki tego rodzaju wypowiedziom nie poszerzą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj należałoby także postawić taki nieco inny problem i tutaj to są zaniedbania wszystkich partii politycznych, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały proces transformacji od początku lat 90., że niestety mamy zbyt daleko idące upartyjnienie państwa, że możemy no, podważać funkcjonowanie wielu różnych instytucji
państwowych, takich, które powinny raczej zajmować się kwestiami merytorycznymi, nie powinny być tak bardzo upartyjnione. Powinniśmy oddzielić tą sferę stanowisk partyjnych, tych, które są obsadzane w wyniku określonych wyborów, od tych stanowisk urzędniczych, gdzie powinni pracować specjaliści, bo chociażby, jeżeli weźmiemy kwestię Odry i posłuchamy naukowców, którzy zajmują się tymi kwestiami, hydrologów, biologów, to widzimy bardzo merytoryczne wypowiedzi i ja bym chciał w przyszłości, żeby więcej takich osób miało wpływ na funkcjonowanie takich instytucji, które na przykład zajmują się wodami polskimi. To jest rzecz bardzo istotna, bo jednak poszliśmy w zbyt daleko idące upartyjnienie polskiego państwa i po wyborach mamy do czynienia z miotłą, która powoduje, że wiele różnych stanowisk obsadzanych jest przez nominatów czysto partyjnych, którzy często nie mają dalekiego idącego merytorycznego przygotowania i to jest, wydaje mi się, ten dramat Polski, z którym mamy niestety do czynienia i później mamy właśnie taką walkę bokserską, bo to, co widzimy teraz pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską, to taka walka bokserska, kto kogo wypunktuje i kto zyska te punkciki, będzie knockout. To jest też, panie profesorze, coś w rodzaju podziału na Polskę naszą i nie naszą. Jeśli mówimy, że jest nie nasza, to życzymy jej wszystkiego najgorszego, a jak nasza, to najlepszego. Przypominają mi się podziały z II Rzeczpospolitej. Czy aż tak bardzo się nie zmieniliśmy? Bo jak się czyta na przykład generała Barcza, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, to tam te wszystkie przywary i spory są jakby całkiem współczesne. Niestety, cofamy się chyba do II Rzeczypospolitej, jeżeli chodzi o te podziały polityczne. To jest jak najbardziej słuszna uwaga, bo wiemy, jak wyglądała sytuacja niemalże w całym tym okresie, a później jeszcze w czasie II wojny światowej, bo niestety te podziały polityczne później były widoczne w czasie II wojny światowej, pomimo tego, że jednak cel był jeden. I jednak wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do tego, żeby tą sytuację jakoś zmienić. Czy ci politycy, których teraz mamy z jednej i z drugiej strony na górze, są w stanie to zmienić, to jednak wydaje mi się, że wątpię, ale czy młode pokolenie też będzie w stanie to zmienić, młode pokolenie polityków, to też bardzo mam tutaj dosyć dużą wątpliwość, bo wchodzą niestety w te same buty. Bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Podraza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Polskiego Radia.
Radio 24. Słowem wszystko. To jeszcze a propos tego, o czym Dorota przed chwilą mówiła, to w internecie pojawił się taki specjalny klip, gdzie Ukraińcy pokazują przy wtórze grupy Bananorama Cruel Summer, czyli ostre lato, czy właściwie złe lato, jak Rosjanie uciekają z Krymu. Akurat chyba nikt tego nie żałuje, że uciekają z Krymu i mogliby to zrobić nieco szybciej. 18 dzień sierpnia, czwartek to właśnie dziś. To jest poranek Polskiego Radia 24. Dzień potrwa 14 godzin i 30 minut. Słońce w Warszawie zajdzie 6 minut przed godziną 20. A teraz 6,5 minuty po 8. Dwie strony. Stanisław Janecki. Dwie strony są sobie chyba dobrze znane ze wspólnej przeszłości politycznej i pewno zachowują nadal jakieś przyjazne związki. Pani Elżbieta Zielińska, teraz Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jarosław Sachajko, poseł koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. A kiedyś przecież Kukiz 15. Szanowni Państwo, zaczynając od pani Elżbiety Zielińskiej, co dobrego, czy choćby neutralnego, zyska polska polityka, jeśli do tej bieżącej rąbanki dojdzie nowy element, czyli katastrofa na Odrze, straszenie rtęcią, której okazuje się nie było i w ogóle użycie w polityce takiego elementu zagrożenia życia i zdrowia, już było widmo głodu, zimna, czy takie ekstremalne wartości, do których odwołują się politycy, nie zniechęcą wyborców do uczestniczenia w wyborach, bo może się okazać, że to wszystko nie ma związku z rzeczywistością i nie będzie nawet łatwo ustalić, co było źródłem tej katastrofy. Dzisiaj odwołuję się do przykładu Łaby z 2014 roku, bo do dziś nie wiemy, co tam faktycznie wywołało śnięcie ryb i ponad 100 ton martwych ryb wtedy z Łaby wyłowiono. Czy to jest... Jesteśmy skazani na taką muckę z wykorzystaniem każdej okazji, czy może jednak będzie jakieś opamiętanie, bo to może działać przecież obustronnie, raz pod wozem, raz na wozie. Zdarzają się takie rzeczy, na które możemy nie mieć wpływu po prostu. Tak, i w tych kwestiach środowiskowych to, przepraszam, w kwestiach środowiskowych to bardzo często tak jest, że nie mamy wpływu na pewne katastrofy, nie mamy wpływu na chociażby na klimat, na pogodę. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie tej sprawy, jak ona została przedstawiona na początku, co się później okazało, jeszcze się myślę, że wiele rzeczy może okazać, to myślę, że przede wszystkim no to te osoby, które w pierwszej kolejności zaczęły rozpuszczać te fake newsy, ortęci, zaczęły po prostu już naprawdę rozpuszczać informacje o tym, że na przykład rybacy i kiedy dotykali wody, to rozpuszczały im się gumowe rękawice. Wędkarze teraz na przykład. Wędkarze, tak. I do tej pory nie można absolutnie znaleźć tych, którzy tak twierdzili, żeby chociażby te rękawice przebadać, jeżeli te żrące substancje znajdowały się w wodzie. No to wydaje mi się, że to byłoby oczywiste, żeby zabezpieczyć tego typu dowody. Natomiast tego w tej chwili nie ma. I bohaterowie właśnie tych sytuacji, czyli chociażby pani marszałek Polak, która zasłynęła parę tygodni wcześniej aferą w gorzowskim wodzie, no na pewno nie zachęcają do siebie, tak? Jeżeli później jest przyłapana na kłamstwie i to takim właśnie ordynarnym kłamstwie, no to świadczy tylko i wyłącznie o niej, jak wykorzystuje całą tę sytuację, która bez wątpienia to jest naprawdę groźna sytuacja, bo ilość tych ryb śniętych jest duża i trzeba je wszystkie wyłowić, żeby później nie doszło do kolejnej katastrofy, gdyby one zalegały na dnie Odry. I to jest systematycznie robione. Jest bardzo dużo zapór na Odrze i jest systematycznie wyławiane są przez inspekcję, ale także Wojska Obrony Terytorialnej właśnie te śnięte ryby.
I myślę, że też liczba tych badań, ona naprawdę jest olbrzymia. Te badania zresztą są prowadzone 26 lipca i są prowadzone już w wielu laboratoriach i to nie tylko w Polsce. Myślę, że być może poznamy przyczynę. Natomiast co trzeba powiedzieć, to w Polsce oczywiście zrobiła się od razu awantura, że mamy rtęć, że ktoś nas truje. Oczywiście pojawiły się też bardzo różne tutaj spekulacje. Natomiast no, ten problem nie pojawił się tylko w Polsce, pojawił się w Niemczech, pojawił się w innych krajach. I ja myślę, że to również powinno nam dać do myślenia, że być może teraz jest taka sytuacja pogodowa, że ta przyczyna być może nie jest taka, jak właśnie w tych spekulacjach i w pierwszych tutaj doniesieniach medialnych, bo to też trzeba powiedzieć, że pewne media od razu podchwytywały te różne teorie spiskowe i je przekazywały, wzbudzając panikę. A naprawdę trzeba w takich sprawach bardzo rozważnie postępować, nie wzbudzać tej paniki, zwłaszcza jeżeli mamy różne trwające w tym momencie zagrożenia. Straszenie rtęcią, pani poseł, no to jest ewidentne, rtęć wywołuje ogromne negatywne skutki na mózg, na centralny ośrodek nerwowy, na płuca, na nerki i jak się mówi, zabijają was rtęcią, no to jest po prostu już ekstremizm wręcz taki. Ale podburzanie też społeczeństwa, podburzanie społeczeństwa, wywoływanie tych różnych nastrojów, przecież to jest takie klasyczne zachowanie dywersyjne, a w tej chwili mamy toczący się w Europie konflikt i naprawdę trzeba bardzo rozważnie postępować w tego typu sytuacjach. To pana posła Jarosława Sachajko jako też doktora nauk rolniczych chciałbym zapytać, a co jeśli się okaże, że to jest taki zbieg czynników, no w cudzysłowie naturalnych, które normalnie by nie wystąpiły, ale przy wysokich temperaturach, przy niskim poziomie wody. Niemcy spekulują, że to może jakiś rodzaj alg się pojawił, stąd to jednoczesne pojawienie się tlenu w tej wodzie w wyższych ilościach niż się można spodziewać. No to wówczas nie sposób ustalić źródła tego i jakby zahamować tego negatywnego czynnika. Czy dopuszcza pan możliwość takiego zjawiska? Bo w paru takich katastrofach, choćby w Niemczech czy w Czechach, no nie ustalono tej jednoznacznej przyczyny, że ktoś jakieś trujące ścieki wypuścił do rzeki czy do jeziora i wtedy ta cała opowieść polityczna się wali. No bo jeśli wiadomo, na co zareagować, to się reaguje, ale jeśli nie wiadomo... Panie redaktorze, nawet jak wiadomo, to nie wszystko można, nie na wszystko mamy wpływ. No, natura jest wciąż silniejsza od człowieka i to, że jest mało wody, to, że jest bardzo gorąco, no to co mielibyśmy wtedy zrobić? No nie wiem, próbować sztucznie jakoś ochładzać Odrę? No, albo dopuścić wody do Odry z czego? Dokładnie, więc na wiele rzeczy nie mamy wpływu. I trzeba się z tym pogodzić i mam nadzieję, że cała ta sytuacja dużej części społeczeństwa da do myślenia. Ja wówczas, kiedy zaczęto ogłaszać, że ta katastrofa jest z powodu rtęci, byłem na Ukrainie z pomocą humanitarną i ja i moi koledzy byli przerażeni tym, co czytamy, bo tak uwiarygodniono tę sytuację, że ona wyglądała super katastrofalnie. No, wiemy, pan redaktor mówił, jak fatalnie działa rtęć, później nie ma jak sobie z nią poradzić. I właśnie artykuły o rękawiczkach, o piesku, o jakimś człowieku, który zachorował. I to mówiły osoby bardzo ważne w państwie. Bo to nie mówił jakiś tam Kazio pod sklepem z piwem, tylko mówiła to pani marszałek. Mówił to szef drugiego ugrupowania w Polsce, pan Donald Tusk, więc wyglądało to bardzo poważnie. Wędkarze się przerazili, bo przecież na początku, zgodnie z takim normalnym zachowaniem, oni wzięli się do usuwania tych ryb. Bo oni z tego, to jest ich hobby, oni z tego
żyją. I oni też zostali przerażeni tą rtęcią. I ja nie wiem, jak oni, podejrzewam, że no, mieli bardzo złe samopoczucie, nie mówiąc o tym, że niektórzy mogli się żegnać już z rodziną. No, więc takie nieodpowiedzialne zachowania powodują zastanowienie się ludzi. Ludzie się mogli zastanowić, zaczną sprawdzać takie informacje. Może zaczną, a właśnie przestaną ufać takim, no przepraszam, pajacom politycznym, którzy szukają dowolnej sytuacji, aby uderzyć w rząd. Takie rzeczy są niedopuszczalne. I jednocześnie druga rzecz, która mam nadzieję, że się zadzieje, problemy systemowe. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie premiera Kowalczyka z instytutami, bo udało się mi razem z Prawem i Sprawiedliwością przygotować ustawę łączącą instytuty podległe pod ministra rolnictwa, tak żeby scentralizować laboratoria. To samo mamy w tych inspekcjach ochrony środowiska. Mamy trochę chorą sytuację, może bardziej bardzo chorą, że inspektor ochrony środowiska wyznacza pracę, mówi, co trzeba robić, ale wojewoda trzyma pieniądze i wojewoda tak naprawdę decyduje o tym, co jest. Taka inspekcja łącznie z pieniędzmi powinna podlegać pod ministra. Wtedy ten przepływ informacji by był dużo szybszy. Więc te dwie rzeczy mam nadzieję, że się wkrótce zadzieją, czyli właśnie zmiany systemowe. No i opozycja o tym w ogóle nie mówi, bo co opozycja mówiła, jak zmienialiśmy ten system, bo to wcześniej był totalnie rozproszony, że odbiera się im pieniądze, no bo oni w samorządach w większości rządzili i ten taki podział Polski, że to moje nie dam, jest straszny, więc mam nadzieję, że to spionizujemy, połączymy instytuty podległe pod ministra rolnictwa, bo to będzie wtedy tak jak sieć Łukasiewicz, jeden duży, sprawny uniwersytet z siecią laboratoriów, a ludzie przestaną ufać pajacom. Do pani poseł Elżbiety Zielińskiej, czy można spowodować takimi alarmami, wymyślaniem tej rtęci przesilenie polityczne? No było już wiele prób zrobienia takiego przesilenia politycznego przy pomocy nadzwyczajnego czynnika. Czy to nie świadczy o pewnej słabości, że nie ma się wiary w siebie, w własną moc polityczną i że jest się w stanie wygrać wybory przy urnie, więc trzeba albo zrobić jakiś majdan, albo jakąś rewolucję i to w oparciu o czynnik straszenia ludzi po prostu. Straszenia, no przecież tą rtęcią ludzie się mogli wystraszyć na równi z tym, co było skutkiem wybuchu w Czarnobylu, bo to dosłownie tak było kolportowane w mediach i przez polityków. Czy innymi słowy, w polityce nie ma żadnych barier etycznych przed używaniem takich argumentów? Ja mam nadzieję, że te bariery jednak istnieją, ale to, co pan redaktor pytał na początku, czy można wywołać przesilenie polityczne? Myślę, że można, ale można się przede wszystkim skompromitować, jeżeli się nie ma solidnych argumentów, a tutaj rzeczywiście tych solidnych argumentów nie było i to po paru dniach już wyszło, ale ja bym zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt, na ten aspekt gospodarczy, bo na przykład o pogłębieniu koryta Odry mówiło się już kilka lat temu i wtedy są uruchamiane różne grupy, bym powiedziała, takie z jednej strony zajmujące się ochroną przyrody, ale z drugiej strony realizujące czyjeś interesy polityczne. I wtedy właśnie takie wzburzenie się pojawiło przy tym pomyśle pogłębienia dna Odry. Teraz można było usłyszeć, że absolutnie teraz to w ogóle nie wolno tej Odry tykać, więc to również są przygotowane akcje pod godzenie w interesy gospodarcze i to powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Że właśnie tam, gdzie jest chęć prowadzenia inwestycji, gdzie jest chęć po prostu zrobienia czegoś w interesie publicznym, w interesie dobra publicznego, tam zaraz się pojawiają takie grupki, które zasłaniając się tymi wyższymi wartościami w tym aspekcie ochrony przyrody, próbują godzić w interesy państwa. I to na tej przykładzie Odry widać właśnie nie tylko teraz przy tej katastrofie, ale właśnie przy również wcześniejszych tutaj pomysłach, które się pojawiały ze strony rządu, żeby dno Odry pogłębić, tak? I być może teraz się mówi, że gdyby to dno było pogłębione, to ta katastrofa
nie byłaby tego właśnie w tego typu tak, tak dotkliwa. Tylko... To prawda, były projekty i po stronie polskiej, i po niemieckiej, żeby ta Odra była sprawna, żeby można tam przewozić towary tą Odrą i natychmiast zgłosiły się... Po stronie polskiej zaraz są te grupy... Dziesiątki takie... właśnie takich ekoterrorystów, które powiedziały, że nigdy, bo to musi być dzika rzeka, po prostu ostatnia dzika rzeka w Europie, chociaż to złudzenie tak, jest, a jeszcze mogę nawet powiedzieć z takiego własnego podwórka, że no tak na przykład jak w Polsce zakreślano obszary Natura 2000, a jak są w innych krajach, gdzie w innych krajach są punktowo, a u nas są zakreślane olbrzymi obszarami, to właśnie nie można sprawnie inwestować na tych terenach, a nawet to zagraża życiu i mieniu mieszkańców, bo my mieliśmy takie sytuacje w 2010 roku, kiedy była powódź i właśnie nieuregulowane tutaj brzegi rzek spowodowały olbrzymie wylewy na Popradzie i zalało ludziom i zabrało majątek nieraz całego życia, więc no niestety chronić naturę jak najbardziej trzeba i to jest olbrzymia wartość. My mamy bardzo wiele walorów przyrodniczych w Polsce i najwyższą ochroną należy je objąć, ale należy również pamiętać, że no nie możemy zrobić się skansenem Europy, tak jak być może niektórzy by chcieli, tylko musimy się też rozwijać, ludzie muszą mieszkać i muszą mieć poczucie bezpieczeństwa w tych miejscach, w których mieszkają. Pana posła Sachajko, korzystając z jego okazji, spytam jeszcze o pewne kwestie polityczne. Kukiz 15 jest bardzo zainteresowane wprowadzeniem do polskiego systemu sędziów pokoju. Były o tym wielokrotnie debaty. Pan Paweł Kukiz stawiał warunek, że jeśli to nie zostanie zrealizowane, to przestanie wspierać w różnych głosowaniach rządzących. Jak to jest z tymi sędziami pokoju? Bo wydawało się, że jest pełny konsensus, żeby wprowadzić tę instytucję, która była przecież przed wojną. I czy tylko ta sprawa sędziów pokoju jest tutaj taka trochę konfliktowa? Czy kwestia też referendów, obniżenia tego progu referendów, żeby one miały szansę zaistnieć w ogóle i coś zmienić w różnych strukturach i organizacjach. Jak wygląda ten spór o sędziów pokoju? Czy może on już został przezwyciężony i odpowiednie działania legislacyjne są gotowe? Panie doktorze, został przezwyciężony, ale ja tylko wrócę trzema zdaniami do tego, o czym mówiła koleżanka. Bo jeżeli byłoby pogłębienie Odry, to ta katastrofa w ogóle, jeżeli ona jest z przyczyn naturalnych, w ogóle nie musiała się zdarzyć, bo byłoby dużo więcej wody i to, że byłaby susza i byłoby gorąco, te algi, o czym mówi wielu profesorów, że to mogła być ta przyczyna naturalna, w ogóle by mogły nie wystąpić. I druga rzecz, o której trzeba powiedzieć, za chwileczkę możemy stracić Bałtyk, bo tam Rosjanie w 1947 zatopili 40 tysięcy ton broni chemicznej w turbeczkach, które rdzewieją i za chwileczkę może się okazać, że nie będziemy mieli Bałtyku i mam nadzieję, że to jest niemiecka broń. Mam nadzieję, że ludzie ją wyłowią i to jest największa katastrofa w Europie. Co do sędziów pokoju, to 12 lub 13 podkomisja pod przewodnictwem posła Smolińskiego będzie obradowała i mam nadzieję, że przebrniemy przez komisję i jeszcze w wrześniu ta ustawa będzie przygotowana. Również doszliśmy do porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością co do referendów lokalnych, bo jeżeli byłyby referenda lokalne, to taką panią marszałek Polak, która po prostu wierutnie okłamała, zestresowała społeczeństwo, można byłoby odwołać, bo w tej chwili ona jest nieodwołalna, bo trzeba 3/4, żeby ją odwołać, a ona powinna służyć społeczeństwu, a nie robić taką prymitywną politykę, to co zrobiła. Tych kwestii związanych z naszą współpracą z Prawem i Sprawiedliwością jest dużo. No między innymi ta ustawa o łączeniu instytutów. Tak jak powiedziałem,
w przyszłym tygodniu będzie spotkanie. Ta ustawa jest przygotowana, jest kilka innych ustaw przygotowanych, bo do polityki nie idzie się po to, żeby pracować. Idzie się po to, żeby normalnie Polacy mogli żyć, żeby służyć. A niestety opozycja totalna na czele z Koalicją Obywatelską no nie ma pomysłu, co zrobić. Ona tylko po prostu, przepraszam za mocne słowo, ale innego nie można teraz użyć, szczuje po prostu na rząd bez argumentów. No po prostu coś takiego w państwach, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze, takiego polityka do końca by skreśliło. Bo lokalne społeczeństwo, które wtedy bardzo patrzy na ręce temu politykowi, po prostu by go więcej nie wybrało. A u nas niestety ci, którzy się dorwali do władzy, prezesi partii, no mogą powiedzieć posłowi Lencowi, no że on już nie będzie na listach. No, no co to jest za podejście do obywateli? To jak o tym mówi pan poseł Sachajka, to panią poseł Elżbietę Zielińską zapytam, no pani jest politykiem młodego pokolenia, czy w tym młodym pokoleniu jest nadzieja na zmianę, bo jak czasem słucham pani posłanki Klaudii Jachiry, pana Franciszka Sterczewskiego, czy tam pana Myrchy albo Marchewki, to wątpię w to, czy idzie jakaś nowa jakość z tą młodzieżą. Jak to jest w tym waszym młodszym pokoleniu polityków? Ja myślę, że tak jak w każdym pokoleniu są politycy, którzy właśnie próbują coś zrobić, którzy starają się jak najbardziej pracować merytorycznie, a są osoby, które nie potrafią konkurować w ten sposób, dlatego starają się robić takie polityczne chuspy, żeby o nich było głośno, żeby oni się medialnie sprzedawali, ale wystawiają świadectwo sobie. No ja ubolewam na tym, że niektórzy są tak zakopani po prostu w swoich obozach, że nie biorą tej sprawy jako priorytetowej, żeby również ta poziom polityczny, poziom dyskusji był jak najwyższy. No i przede wszystkim pytanie, po co jest poseł i komu służy? Ale musimy już na tym skończyć. Pani Elżbieta Zielińska, posłanka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Sachajko, poseł Koła Polskiego, poselskiego Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Bardzo państwu dziękuję.
Na 4,5 minuty pozostały do godziny 9. Debata poranka. Stanisław Janecki, w debacie na łączach mamy publicystów Bartosza Brzyskiego z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasza Sokiewicza, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A w studiu mamy Agatona Kozińskiego, publicystę. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni panowie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego politycznego kontekstu tej katastrofy ekologicznej na Odrze. Mnie się zdaje, że to jest przynajmniej ze strony opozycji Donalda Tuska, po tym jak on podchwycił ten wątek rtęci, której nie było, taka próba zdyskontowania pewnego czynnika wybuchowego. Wcześniej takim czynnikiem była praworządność, sądy, te demonstracje tego dotyczące. Potem był ten czynnik kobiecy, prawa kobiet, te wielkie demonstracje uliczne po decyzji Trybunału Konstytucyjnego o ustawie aborcyjnej. No i teraz jest nowa jakość, ta katastrofa ekologiczna, którą też można wykorzystać jako polityczny detonator. I Bartosza Brzyskiego zapytam, czy to jest słuszna rachuba, że to będzie polityczny detonator, czy on może zmienić układ sił, a nawet czy on może być rodzajem takiego czynnika wywołującego rewoltę, czy może jednak przesadzono z tą rtęcią, z tym, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd, jak mówił Donald Tusk, jak powtarzał za nim Leszek Miller, jak domagał się poseł Tomasz Trela, że to jest taki jednoznaczny, udowodniony czynnik, trują państwo, trują społeczeństwo, trują przyrodę. Czy ten czynnik może być takim politycznym detonatorem, czy skończy się tak jak zwykle, bo te zjawiska przyrodnicze po pierwsze są zmienne, po drugie no, nie działają chyba aż tak trwale na polityczną wyobraźnię. No tak, wydaje mi się, że faktycznie, znaczy po pierwsze jest trochę tak, że każda taka duża, każde takie duże wydarzenie jest wykorzystywane politycznie, więc na pewno jest to w tej chwili duży temat polityczny, co może być o tyle zaskakujące, że mamy sierpień, więc teoretycznie wszyscy są na urlopach i nie są za, tak nie żyją tak mocno polityką. Tutaj na tyle mamy to sierpniowe wydarzenie też dotykające właśnie takiego sezonu urlopowego, tak, bo ludzie wyjeżdżają nad wodę poza miasta, więc gdzieś to ich jakoś może mocniej dotyka. Natomiast faktycznie, ponieważ nie wiemy, co się wydarzyło do tej pory i co było powodem tej całej ekologicznej katastrofy, no to trudno też, myślę, że wyborcy też trochę dzielą się na tych politycznie, to znaczy na tych, którzy zawsze wiedzą, że to jest wina rządu i na tych, którzy uważają, że no generalnie zawsze opozycja się myli, bo wymyśla swoje spiskowe teorie i że póki nie wiemy tak na dobrą sprawę, to będziemy mieć raczej status quo, jeśli chodzi o ten elektorat i nie będzie jakichś większych przepływów. Tak mi się wydaje, natomiast jest jeden ważny kontekst, to znaczy o ile Prawo i Sprawiedliwość... Przepraszam panów bardzo, jest konferencja wojewody pomorskiego i musimy się na nią przenieść w tej chwili. Są bardzo, czy może bardzo nie, ale są optymistyczne. Pierwsza wiadomość to taka, która no z jednej strony musi wywoływać no duży niepokój, bo 82 tony tego martwego materiału biologicznego, ryb, skorupiaków zostało wyłowionych z rzeki na odcinku zachodniopomorskim. To nie są jeszcze pełne dane, dlatego że mówię o tych danych, które zostały, o tych ilościach, które zostały już przekazane do spalarni, a przecież cały czas ten materiał biologiczny zbieramy. Z jednej strony zła wiadomość, że aż tak dużo istot żywych niestety tutaj obumarło, ale z drugiej strony każdy kilogram, każda tona wyciągnięta z wody powodowała
zdecydowała, że nie dochodziło do tego właśnie wtórnego skażania i zanieczyszczania rzeki, co pozwoliło nam dzisiaj być jednak już w innym punkcie niż ten, który obserwowaliśmy na południu województwa, kiedy mieliśmy całą rzekę snących, płynących rzeką snących albo już śniętych ryb. Jeszcze tutaj, w granicach administracyjnych Szczecina, wczoraj obserwowaliśmy bardzo dużo tych śniętych ryb. Przede wszystkim w szuwarach. Szczecin ma tą specyfikę, że nie mamy tutaj jednego takiego nurtu. Oczywiście on jest główny nurt, ale wiele kanałów, w których no, trzeba wyławiać te martwe ryby, no po prostu fizycznie. Tutaj te zapory oczywiście są ustawione, one jak Państwo widzieliście są puste. I to jest ta dobra wiadomość. Niemniej jednak w kanałach są śnięte ryby i trzeba tam je ręcznie z łodzi podbierakami wybierać. Do tej pory głównie tutaj działanie podejmowała ochotnicza i Państwowa Straż Rybacka przy wsparciu wczoraj PSP. Dzisiaj można powiedzieć, rzuciliśmy tu naprawdę bardzo duże środki, bo łącznie 37 łodzi z załogami będzie monitorować kanały tutaj Odry już w granicach Szczecina, tak żeby, no nie powiem, że do jednej sztuki wybrać, bo to jest niemożliwe, ale wybrać wszystko to, co zauważymy, jeżeli chodzi o martwe organizmy pływające w rzece, tak żeby zupełnie tę rzekę wyczyścić. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Tak jak mówię, te siły są bardzo duże. 15 łodzi jest zadysponowanych, za co bardzo dziękuję z Polskiego Związku Wędkarskiego i tutaj olbrzymi ruch PZW, Straży Rybackiej Społecznej. Kolejne 15 łodzi to są łodzie Państwowej Straży Pożarnej i 7 łodzi, które zadysponowało miasto Szczecin. Łącznie to daje nam tę liczbę 37 łodzi. Na tych łodziach głównymi, można powiedzieć, w cudzysłowie powiem, sternikami, a więc tymi osobami, które będą kierowały, gdzie płynąć, jak manewrować, dokąd warto podpłynąć, gdzie mogą znajdować się ryby, gdzie są zakola, gdzie są zatoczki. No będą tutaj specjaliści, ludzie, którzy są związani z rzeką od lat, często od dziesięcioleci, a więc Społeczna Straż Rybacka, ale będą bardzo mocno wspomagani przez Państwową Straż Pożarną, która tutaj zadysponowała ludzi i również przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i oczywiście także przez służby miejskie. Tutaj to współdziałanie musi być, bo chcemy naprawdę zakończyć ten proces i mam nadzieję, że jesteśmy blisko tego momentu, aczkolwiek mówię to z wielką, wielką ostrożnością. Jeżeli chodzi o te pomiary tlenu, które były niepokojące, one dzisiaj są nieco lepsze, natomiast do mostu Cłowego ta sytuacja wygląda niekorzystnie, to znaczy mamy niskie, bardzo niskie poziomy tlenów, tylko w tych warstwach nad wodą obserwujemy więcej tlenu. Myślę, że tutaj więcej także powie pan dyrektor z Polskiego Związku Wędkarskiego, tutaj ze Szczecina, taką swoją wiedzą fachową przybliży Państwu tę problematykę. Te niskie poziomy tlenu obserwowaliśmy wcześniej, natomiast nie wystąpiła przyducha, bo nie obserwujemy masowego śnięcia ryb i to jest dobra informacja. Myślę, że to takie najważniejsze sprawy, które dzisiaj chciałem Państwu przekazać. Ja też bym chciał oddać głos panu dyrektorowi, a jeżeli będą oczywiście pytania, to ja jestem do Państwa dyspozycji. Cały czas niezmiennie działają służby również inspekcyjne, to znaczy Sanepid, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny. Cały czas pobierane są próbki, cały czas badane są ujęcia wody w pobliżu Odry. Cały czas badana jest woda we wszystkich powiatach województwa zachodniopomorskiego, które są powiatami nadodrzańskimi. Nie ma takiego powiatu w naszym województwie, gdzie ta woda nie byłaby pobierana. Są miejsca, gdzie tych punktów poboru jest więcej, chociażby ten południowy odcinek rzeki, który dzisiaj się już oczyszcza, ale cały czas musimy tutaj bardzo uważnie monitorować stan tej rzeki i miejmy nadzieję, że będą to już w najbliższych godzinach, najbliższych dniach tylko działania, nazwijmy je higieniczne, tak żeby pomóc rzece się oczyścić, a nie działania już takie stricte kryzysowe na taką masową skalę wtedy, kiedy działaliśmy koparką. Jeszcze koparka jest na rzece, która wydobywa śnięte ryby. Ona przeniesie się dzisiaj ponownie do krajnika, bo tam jeszcze trochę tego materiału się zgromadziło. Jeżeli możemy zrobić to w sposób taki mechaniczny, to nie chcemy zatrudniać i tutaj angażować sił ludzkich. Mówię tutaj o strażakach i o innych służbach. Ja też nie wspomniałem, a trzeba wspomnieć o kadetach, o słuchaczach szkół pożarniczych, bo oni tutaj zrobili olbrzymią pracę i tutaj na ręce pana komendanta, na ręce komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej olbrzymie podziękowania, bo ci ludzie tutaj przyjechali, pracowali naprawdę ramię w ramię, chociaż to nie jest bardzo często, można powiedzieć, ich obszar działania, to nie jest ich województwo, a tutaj bardzo, bardzo mocno nam pomogli. Panie dyrektorze, może słów kilka o tej sytuacji, jeżeli chodzi o skład chemiczny wody, o natlenienie.
Wracamy. Pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, przedstawił sytuację w swoim województwie. To wróćmy do Bartosza Brzyskiego, żeby spuentował tę swoją wypowiedź. Tak, chciałem tylko zwrócić uwagę, że o ile Prawo i Sprawiedliwość mocno zwraca uwagę, że no, ta unijna narracja o ochronie klimatu, o ochronie przyrody jest zbyt radykalna, o tyle jednak wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, chociażby w postaci tych wędkarzy, ludzi, którzy gdzieś tam, którym jest bliskie to lokalne środowisko, no, są wrażliwi na tego rodzaju wydarzenia, więc wydaje mi się, że tutaj jednak trzeba będzie w jakiś sposób zapewnić wyborców, że taka sytuacja się nie powtórzy i do końca tę sprawę wyjaśnić, tak aby właśnie nie spowodować jakiegoś ewentualnego odpływu tych wyborców w tej prekampanii, w której jesteśmy. To nie jest rozstrzygające, ale na pewno może być w tej prekampanii dosyć istotne. To Tomasza Sakiewicza zapytam w takim razie, jak ocenia ten wybór rtęci przez polityków, no bo to pani marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak to podchwyciła od Axela Vogla, ministra środowiska, klimatu Brandenburgii i z tego zrobiono temat polityczny, bo ta rtęć jako straszak, jako taki element hasłowy bardzo dobrze się do tego nadawała. Czy Donald Tusk, który na to postawił, który zbudował wokół tego całą narrację o niewiarygodności rządu i o tym, jaki jest niebezpieczny z powodu tej rtęci, poniesie konsekwencje jakieś tego, że no, jakby postawił na coś, czego w gruncie rzeczy nie ma, czy to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo w Polsce żadna kompromitacja i tak nie ma znaczenia. Jeśli ktoś jest przywiązany do swojej partii, to nadal pozostanie Tomasz Sakiewicz. Przede wszystkim trzeba oczywiście ustalić przyczyny, a wygląda na to, że te przyczyny w zdecydowanej większości były naturalne. Po prostu bardzo niskie stany wody, które będą trapiły Polskę i Europę przez najbliższe lata, może i dziesięciolecia, i podniesiona temperatura powoduje, że pewne substancje zaczynają zabijać ryby. Znaczy, część ryb być może nie ma z tym problemu, ale zdecydowana większość będzie umierać. I będziemy taki widok mieli we wszystkich rzekach. Zresztą mamy równolegle w niemieckich jeziorach rzekach w tej chwili jakoś polska opozycja tutaj larumy podnosi. I mieliśmy już wcześniej tak do czynienia z tym w wielu krajach Europy. No mamy w Berlinie na jeziorze Kletzbecken w dzielnicy Libars pływające tak, tysiące ryb. Podawaliśmy to w nocy, tą informację, ale też podawaliśmy przedwczoraj jeszcze o Renie, o Łabie, gdzie w ostatnich miesiącach czy latach pojawiały się takie zjawiska na podobną skalę. Tak? I okazało się, że zupełnie nie było problemu. Niemcy sobie z tego nic nie robili. Natomiast niemieckie media w Polsce jakby bardzo, bardzo mocno pompują tą polską historię. Jeżeli będzie się podawać cały czas niewiarygodne informacje typu rtęć, czy tak jak przed chwilą, czy tam wczoraj w nocy, typu, że to zrzuty wody z KGHM-u, gdzie tak, wiadomo, że akurat... że słona woda to jest nowa koncepcja. Tak, że akurat tak się składa. A akurat tak się składa, że te zrzuty wody były w tym czasie z KGHM-u najmniejsze i żadnych norm nie przekraczane, bo to jest akurat bardzo mocno badane. No i jeżeli oni będą tego typu fake newsami uderzać... No, i przypomnijmy, że te zrzuty są jakby za zgodą służb, które tam czuwają nad środowiskiem. Już nawet gdyby te służby nawaliły, no to i tak można sprawdzić, ile tych zrzutów było. Ich było po prostu mniej niż zwykle, tak? No dlatego, że po prostu wszyscy zużywamy w tej chwili mniej wody, bo jest jej mniej, tak? Znaczy generalnie ta rotacja wody się bardzo ograniczyła. I w tej chwili rzeczywiście, jeżeli będą powtarzane fake news i będą się za chwilę potykać na tym, że podali nieprawdę, to nie robią ogromną przysługę PiS-owi, no bo to jest taka szczepionka, tak, że po prostu kolejne działania typu brak cukru,
No zobaczymy, jak będzie z węglem, ale wszystko wskazuje na to, że tego węgla będzie raczej więcej niż mniej. Jeszcze mogą jechać tutaj na cenach, tak, ale generalnie straszenie tego typu rzeczami, które się nie sprawdzają, czy nie spełniają, powoduje, że elektorat się po prostu uodparnia. A poza tym pakują się w pułapkę, z której mogą nie wybrnąć, no bo proszę pamiętać, że na Odrze na przykład jest bardzo dużo prezydentów miast związanych z Platformą, tak, czy tam samorządowców związanych z Platformą. I jeżeli na przykład jakoś do tej katastrofy ekologicznej przyczyniły się zrzuty ścieków, takich zwykłych miejskich ścieków, no to pierwszą skazanie będą prezydenci miasta. Nie one, zdaje się, przesądziły, bo tyle, co już wiemy o tej katastrofie, to, że ona w większości miała przyczyny naturalne, czyli klimatyczne. A mogli się dołożyć ci, którzy tam dodatkowo nie tak wlewali szamba, czy za dużo wlewali tego szamba. I ta woda po prostu była bardziej zanieczyszczona, co normalnie by nie miało wielkiego znaczenia, ale przy niskim stanie wody ma wielkie znaczenie. Więc jeżeli się okaże, że jeszcze paru prezydentów miast związanych z Platformą dołożyło się do tego, no to swoją drogą ciekawe, dlaczego posłowie Platformy nie odwiedzają tych prezydentów, tak, no, wzdłuż Odry. To jest bardzo ciekawe, bo to są pierwsi podejrzani. I oni jakoś nie poszli ich odwiedzać. Zaraz mogą to zrobić posłowie PiS-u i Platforma będzie miała problem. Bo wiadomo, że ta instalacja oczyszczająca jest w różnym stanie. Ja mówię, ona by się pewnie nie przyczyniła do tej katastrofy w takim stopniu, jak mamy, gdyby nie bardzo niskie stany wody, bo ona jest... Znaczy tyle, co już wiemy, generalnie ma przyczyny klimatyczno-ekologiczne. To Agatona Kozińskiego zapytam o takie rozchodzenie się polityki i nauki. Bo to nie tylko taki pierwszy przypadek. Naukowcy mówią swoje, mają różne hipotezy. Niemcy mówią ostatnio o tych algach, które taki rodzaj alg, który mógł wywoływać właśnie to śnięcie ryba, jednocześnie podnosić poziom tlenu na tych odcinkach rzeki. I to nie jest pierwsza sytuacja taka, kiedy nauka mówi coś, na przykład w całej sytuacji z pandemią COVID-u, a politycy tworzą własną narrację wbrew tym komunikatom nauki i wbrew takiemu zdrowemu rozsądkowi, ostrożności, żeby niejednoznacznie to wszystko kwalifikować i używać od razu jako politycznej pałki. Czy to na długą metę nie jest niebezpieczne, bo nie wprowadza takiego czynnika irracjonalnego do życia publicznego? Znaczy, to nie będzie niebezpieczne, pan używa czasu przyszłego. Ja mam wrażenie, że to się dzieje już w naszych oczach. Absolutnie tak. Pierwszy odcinek tego bardzo wyraźnie. Już pomijam kwestię pandemii, która była zjawiskiem globalnym, ale skupmy się tylko na kwestiach czysto polskich, bo to łatwiej dostrzec ten obrazek i pewną, raczej pełne wynaturzenie polskiego życia publicznego. Kwestia awarii Czajki. PiS dostrzegł w tym fantastyczny wehikuł do obniżenia notowań Rafała Trzaskowskiego, obnażenia go jako nieudolnego prezydenta, dowiedzenia, że jest nijakim prezydentem miasta, w domyśle nie może być prezydentem kraju, i przypuściła ze wszystkich możliwych dostępnych armat szturm na niego pod hasłem nieudolny zarządca miasta, upolityczniając całą sprawę, bo zamiast merytorycznej dyskusji o tym, dlaczego do tej awarii po raz kolejny doszło, a przede wszystkim jak ten sposób rozwiązać, sprawa została błyskawicznie upolityczniona. Zwolennicy Platformy Obywatelskiej natychmiast okopali się przy Rafale Trzaskowskim. Spół został skrajnie upartyjniony i w zależności od tego, z którym obozem... To był raczej problem inżynieryjny, co zrobiono z tymi rurami pod Wisłą. Ale dyskusja nie była... Zabetonowano i one po prostu podlegały drganiom i pęknięciom. Tylko przypomnę, że dyskusja nie była kwestią merytoryczną. Dyskusja przede wszystkim była temu, dlaczego tak się dzieje, bo strona pisowska twierdziła, że Rafał Trzaskowski jest nieudolny. Strona platformerska odpowiadała, że przecież Czajkę zaczął budować Lech Kaczyński i to w domyśle błędy za czasów jego prezydentury w Warszawie doprowadziły do tego, że to się teraz wszystko wylewa i leci w górę rzeki. Upartyjnienie dyskusji zabiło jakiekolwiek merytoryczne dyskusje, pomijając już to, że nie dało się wyciągnąć żadnej konsekwencji. Nie wiem, czy ktokolwiek jest winny za katastrofę Czajki, za to, co się wydarzyło, czy jakiekolwiek kary zostały tam zapłacone. Z tego, co się orientuję, chyba nie. Bardzo się boję, że dokładnie w ten sam sposób zostanie zabita dyskusja wokół Odry. To, że tego typu sytuacje się powtarzają, to, że mamy problemy generalnie z niskim poziomem wód. Od tego się już zaczyna
na problemy retencji, że rzeki wylewają, że latem rzeki wysychają, że brakuje nam wody. Tego typu merytoryczne dyskusje pojawiają się co jakiś czas gdzieś tam oderwane od rzeczywistości, dyskusje o tym, że Polska pustynnieje. Być może właśnie jednym z elementów tej katastrofy na Odrze, wspominał o tym redaktor Sakiewicz, jest właśnie to, że Polska pustynnieje. Ale nie mamy dyskusji o tym, że Polska pustynnieje, nie mamy dyskusji o tym, w jaki sposób to rozwiązać. Mamy skrajnie upartyjnioną dyskusję, że po ledwo katastrofa wyszła na światło dzienne, PiS natychmiast przypominał katastrofę Czajki, pokazując, nie, Platforma jest bardziej nieudolna, bo ona stoi za Czajką, a u nas zjawiska przyrodnicze i co my możemy z przyrodą. Platforma oczywiście strzela ze wszystkich dostępnych jej narzędzi, łącznie ze sławetną rtęcią, czym błyskawicznie rozbroiła własne ataki. Nie zmienia to faktu, że jak tutaj w tej sytuacji, jak pod mikroskopem widzimy, jak w soczewce dostrzegamy, w jaki sposób wynaturzyła się dyskusja publiczna w Polsce, jak staliśmy się zakładnikiem bardzo silnego upartyjnienia wszelkiego, jak nie mamy płaszczyzny w ogóle do merytorycznej dyskusji nad problemami, które powinniśmy w sumie rozwiązywać wspólnie, bo to są problemy tak naprawdę ponadpartyjne i to są problemy, które służą, powinny być ponadkadencyjne i powinniśmy wspólnie je rozwiązywać. U nas nie ma ciągłości w żaden sposób. Platforma Obywatelska proponuje budowę centralnego portu komunikacyjnego, gdy jest u władzy, słynny raport z 2011 roku, by to atakować z całych sił, gdy tylko traci władzę. PiS dokładnie w ten sam sposób podchodzi do wielu pomysłów Platformy, które Platforma ciągnęła ze swojej kadencji. To jest największa bolączka, brak takiego ponadpartyjnego, propaństwowego zmysłu, żeby rozwiązywać problemy praktyczne, a nie tylko traktować je jako pałkę w wojnie politycznej, w wojnie partyjnej. Zostało nam 50 sekund w gruncie rzeczy, więc poproszę panów Bartosza Brzyskiego i Tomasza Sakiewicza jakieś jedno zdanie na temat tego, czym grozi to rozejście się nauki i polityki, czy to jest zawinione przez politykę, czy także nauka ma tu coś na sumieniu, Bartosz Brzyski. No ja myślę, że problem też jest to, że jest blatowanie się trochę tej nauki i polityki. To znaczy, że część badaczy po prostu też stała się politycznymi komentatorami. I teraz każda partia może sobie dobierać ekspertów takich, jakich, na jakich ma ochotę i buduje się po prostu dwie alternatywne rzeczywistości. Tomasz Sakiewicz, bo już mamy bardzo mało czasu. No już widzieliśmy to przy okazji epidemii. Skrajna prawica miała na sumieniu ruch antyszczepionkowy, a Platforma ma swoją rtęć, ale to jest mniej więcej ten sam poziom głupoty i rozejścia się wiedzy i rozumu z rzeczywistością. No politykom nie wolno takich rzeczy robić, jeżeli odpowiadają za swoją wspólnotę. Bardzo dziękuję. Bartosz Brzyski, Agaton Koziński, Tomasz Sakiewicz. Dziękuję, dziękuję panom. Ja, Stanisław Janecki, spotkam się z państwem za tydzień.